można powiedzieć, że śledziłam to cały czas. Od samego początku, bo wojna się zaczęła w 2014. Grażyna Staniszewska pomaga Ukrainie od 2014 roku. Przewodniczy zarządowi Fundacji Kalina, który funduje stypendia na studia w Polsce dzieciom poległych. Rozszerzyliśmy działanie nie tylko na studentów, ale na wsparcie również naukowców, którzy zajmują się polsko-ukraińskimi relacjami. Organizuje pomoc humanitarną. Gdy rozpoczęła się wojna na pełną skalę, udzieliła w swoim domu schronienia Irynie Rydzanych, wdowie po bohaterze Ukrainy, jej trójce dzieci i jej matce. Ta moja partnerka Iryna pochodzi z Buczy. Miała bardzo dużo kontaktów wojskowych i dostała taki sygnał: Iryna, albo teraz wyjeżdżasz, albo w ogóle nie będzie szansy na wyjazd. Jak ja była w Parlamencie Europejskim i współpracowałam z Ukrainą, to cały czas sobie tak myślałam, co by było, żeby to, jakoś tą Ukrainę wciągnąć do tej Unii Europejskiej, żebyśmy my tu byli razem. Jakbyśmy się tylko potrafili dogadać, to my byśmy byli największą siłą w Unii Europejskiej. Największą. Ta Polska i ta Ukraina, jak dwie siostry.